chciałbym poinformować, że cały czas prokuratura i Policja Gorzowska prowadzimy intensywne czynności w sprawie, no, która tak bulwersuje przez ostatnie kilkadziesiąt godzin opinię publiczną. Czynności mają bardzo dynamiczny charakter. Najświeższa informacja, jaką mogę Państwu udzielić, to taka, że w tej chwili składamy wniosek do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim o tymczasowe aresztowanie sprawcy tego czynu. Z wstępnych informacji tu dla Państwa organizacyjnie mogę udzielić zaraz informacji, że najprawdopodobniej posiedzenie będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym, ale o te informacje odsyłam już bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział 7 Karny. Jakieś nowe zarzuty? Proszę Państwa, nie. Myśmy czynności z podejrzanym wykonali w dniu wczorajszym, uznając, że ten materiał dowodowy, który przedstawiła policja, jest w miarę kompletny. Wykonaliśmy jako prokuratura jeszcze te niezbędne czynności, które w naszej ocenie mogliśmy w dniu wczorajszym wykonać, które pozwoliły na przedstawienie zarzutów. Dzisiaj również trwały czynności dodatkowe w miejscu, gdzie no, sprawca przetrzymywał dziecko. A jakie są te wyjaśnienia? Skoro wyjaśnienia... Słucham. Powiem krótko, proszę Państwa, sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Ciążą na nim dwa zarzuty. Zarzut przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej i zarzut przetrzymywania. Te czyny zostały popełnione i uważamy, że zostały popełnione ze szczególnym okrucieństwem. A za co był wcześniej karany? Zagrożenie za te czyny jest za ten czyn związany z wykorzystaniem seksualnym małoletniej jest od 5 lat pozbawienia wolności. Maksymalna kara może tutaj wynosić, pojawiają się sprzeczne informacje, 15 lat, tak? Na dzień dzisiejszy. Był karany również za przestępstwo przeciwko obyczajności seksualnej, za czyny skierowane. Przepraszam, może inaczej, nie był karany, tak? Bo zostało umorzone prawomocnie postępowanie, był sprawca niepoczytalny w 2013 roku. Postępowanie zostało umorzone przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Czy to też dotyczyło osób małoletnich? Proszę spokojnie. Tak? Czy to też dotyczyło wtedy osób małoletnich? Tak, proszę Państwa. Rozumiem, że... Tam były orzeczone środki zabezpieczające związane z internacją, z osadzeniem w szpitalu psychiatrycznym. Wiemy, dlaczego się nie dostosował... Proszę Państwa, zbieramy informacje na ten temat. Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że ta internacja trwała od, o ile pamiętam dobrze, października 2013 roku. Został zwolniony w czerwcu 2018 roku. On próbował jakoś tłumaczyć to, co... Proszę spokojnie. Z jakiego powodu został zwolniony z tej internacji? Sąd oczywiście, bo taka jest procedura, zapytał biegłych, biegli wydali taką opinię, jaką wydali. Na tej podstawie no, sąd oczywiście orzekał i zdecydował, że może wyjść i opuścić zakład karny. Oczywiście poddając się procedurom, które tam były przez dalsze przewidziane. Zakład karny czy... Zakład karny, przepraszam, szpital psychiatryczny, ośrodek, gdzie przebywa. Panie prokuratorze, mówi pan, że on się przyznał, natomiast czy on w jakiś sposób tłumaczył to, dlaczego ta dziewczynka znalazła... Proszę Państwa, ja nie będę wchodził w szczegóły z uwagi na charakter sprawy. Proszę pamiętać i nie zapominać o jednym, bo pytacie mnie o sprawcę, tak? Tu najważniejsze jest dobro dziecka. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Podjęliśmy również działania o charakterze cywilistycznym. Widzimy zaniedbania w sferze rodzicielskiej i przed chwilą otrzymałem informację, że w tym aspekcie również sąd rodzinny podjął określone decyzje, ale o ustalenia w tym zakresie odsyłam do sądu rodzinnego. Dzieci i to obydwoje będą, powiem króciutko, umieszczone, będą wyjęte postanowieniem tymczasowym z władzy rodzicielskiej matki, umieszczone w innym miejscu. Wracając jeszcze do tego, co mówił dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że wydaje mu się, czy też prosiłby organy ścigania, organy śledcze o to, by tutaj można było rozważyć ukierunkowanie, rozszerzenia zarzutów o ewentualnie, nie wiem, usiłowanie śledztwo pozbawienia życia. To do siebie, że prowadzimy, zakładamy różne wersje śledcze, tak? W tej chwili poinformowałem Państwa, jakie zarzuty ciążą na podejrzanym. Nie wykluczamy niczego i tak jak mówiłem, dzisiaj trwały również czynności tam na miejscu, gdzie dziewczynka została odnaleziona. A wykluczacie, że to jedyna... Niczego nie wykluczamy, proszę pana, na dzień dzisiejszy. Tak? To jest jedna osoba, która usłyszy zarzuty, czy możliwe, że więcej? Proszę państwa, w tej chwili, czy w chwili obecnej sprawcą jest jeden, na jednej osobie ciążą zarzuty.
prowadzimy czynności, tak, w tej sprawie. Znowu wnikamy w obszar delikatny, ale to jest istotne pytanie, czy po pierwsze rodzina, jeżeli teraz w ocenie śledczych jest w pewnym sensie była dysfunkcyjna, to czy ona była pod jakąś opieką, a wcześniej jeszcze, czy ten sprawca, no przecież nie porwał dziewczynki z ulicy, tylko dobrowolnie została mu ona oddana w opiekę i czy tutaj... Proszę Państwa, ja w sferę tych rozważań nie będę wchodził, ponieważ no to jest również przedmiot ustaleń, tak, postępowania. Myśmy, prowadząc te działania o charakterze karnym, dostrzegli potrzebę działań przez sąd rodzinny i taką potrzebę zasygnalizowaliśmy, chociaż muszę potwierdzić, że wcześniej takie postępowanie się toczyło, ale w dniu dzisiejszym no, zostały podjęte przez sąd rodzinny te określone czynności, zostały wydane postanowienie. Prokuratorze, chcieliśmy się zapytać, bo wszyscy też o to tutaj pytają, zadają sobie pytanie, odpowiedzialność matki. Czy tutaj są jakieś czynności prowadzone względem tej kobiety? Proszę Państwa, trudno mi w tej chwili na ten temat mówić. No, ustalenia śledztwa są takie, jakie są. No, widzicie Państwo, że ta odpowiedzialność już jest poniesiona w sferze cywilnej, tak? Czy będzie w sferze karnej? Czego oczekujecie? Jeszcze raz mówię, wyrządzono krzywdę dziecku, tak? 9-letniej dziewczynce i naprawdę to wszystko wszyscy musimy mieć na uwadze, tak? Jest coś takiego, to, że Państwo informujecie, macie do tego pełne prawo, ma prawo opinia publiczna, ale samo to udzielanie informacji już to dziecko w mojej ocenie krzywdzi. Będziemy sprawę rozpatrywać w wielu aspektach, również czy pokrzywdzenie nie dotknęło także innych osób, w szczególności osób małoletnich. Ja widziałem wczoraj te medialne wypowiedzi, one były takie, jakie były, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tak? I tutaj jest apel, reagujmy na tego typu sytuacje, a nie wtedy, kiedy przyjeżdża telewizja. Policja naprawdę nie pozostawia tego typu zdarzeń bez jakiegokolwiek działania, tak? Bo te dwa dni temu działania brata, tak, dziewczynki, no spowodowały to, że właśnie znalazła się pod drzwiami policja, znalazła się straż pożarna, weszliśmy, no i znaleźliśmy po prostu, szczęśliwie się okazuje, dziewczynkę, tak?